O nasze bezpieczeństwo musimy także zadbać sami. W roku 2015 czeka nas bardzo poważny wydatek dodatkowy, jeśli chodzi o naszą obronę. Mówię tutaj o konieczności zapłaty tej ostatniej części związanej z zakupem F-16 sprzed lat. To powoduje, że w roku 2015 nie będziemy zwiększali tego pułapu wydatków na obronę. Utrzymamy go na poziomie procentowym, kwotowo będzie większy, na poziomie w roku 2014, ale w porozumieniu z panem prezydentem będziemy chcieli uzyskać, jako jeden z nielicznych członków NATO w ostatnich czasach, ten wskaźnik 2% już w roku 2016.